chociaż nie to jest główny powód naszego spotkania, bo jesteśmy w miesiącu marcu, a w miesiącu marca, tak jak pod rządem poprzedniej ustawy, jak i obecnej, rady gmin podejmują decyzję, czy fundusz sołecki wprowadzić, czy nie. Więc bardzo liczę, że informacja, która zostanie udostępniona, dotrze do mieszkańców wsi, bo fundusz sołecki, wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie jest dla sołtysów, choć znaczenie sołtysa rośnie z powodu tegoż funduszu, tylko dla wszystkich mieszkańców wsi, a myślę, że pośrednio nawet powoduje różne zmiany i działania, które są korzystne również nie dla mieszkańców wsi. Więc liczę, że mieszkańcy powiatu Konina, część przynajmniej nich, ma jeszcze czas do pewnego działania, zastanowienia się, a szczególnie mają ten czas radni gminni, którzy będą podejmować decyzje. Może tytułem wstępu taką krótką historię. Więc fundusz pojawił się w 2009 roku i muszę powiedzieć, że i wówczas, i teraz bardzo pomógł premier Donald Tusk, ponieważ ustawa była różnie oceniana, dyskutowana, udało się ją przeprowadzić i 4 lata działalności przyniosły dużo pozytywnych przykładów, ale też przyniosły obserwacje pewnych sztywności, niedoskonałości. Tak nawiasem mówiąc, ja w 2011 roku próbowałem części tych zmian, które znajdują się w nowej ustawie, dokonać, nowelizując. W Senacie to przeszło, natomiast w Sejmie utknęło. W 2011 były wybory, nie zdążył Sejm przegłosować. Teraz takim dodatkowym impulsem do zmian była ocena NIK-u. Kompleksowa ocena NIK-u funkcjonowania funduszu sołeckiego, bardzo pozytywna dla samego rozwiązania. Bardzo pozytywna i jednocześnie również sugerująca pewne zmiany. I idąc jak gdyby za tą oceną NIK-u, no muszę powiedzieć, że miałem spotkanie z panem premierem, na którym taka decyzja zapadła, że tak jak na początku myśleliśmy, nowelizacja, a w efekcie nowa ustawa została przeprowadzona przez rząd. Rząd jest autorem i wprowadzeniem tej ustawy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprost się tym zajmowało i trwało to dość długo, ponieważ ustawa niesie nieco większe, może nawet nieco większe wydatki z budżetu państwa. W związku z tym Ministerstwo Finansów miało oczywiście swoje uwagi, opory i tak dalej. Tutaj dlatego to mówię. Również pan premier nam pomógł i ustawa została przesłana do Sejmu. Tutaj błyskawicznie została uchwalona z jedną poprawką. Jednogłośnie w Senacie to poszło jeszcze szybciej. Również jednogłośnie Senat ją przyjął. I teraz pojawiła się rzecz, która rzadko się zdarza. Nie chcę powiedzieć nigdy, bo nie pamiętam. Pan premier, pan prezydent otrzymał ustawę wieczorem w czwartek, był chyba jeszcze w Turcji, albo w piątek rano, a we wtorek nastąpiło podpisanie. To jest bardzo, bardzo rzadka rzecz i jeszcze do tego zostało to podpisanie dokonane w sposób uroczysty, z obecnością 100 sołtysów z powiatu łaskiego i 20-osobowej reprezentacji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Miały być przesłane zdjęcia, myślę, że państwo... Przesłane są tak, wszystkie, które leżą do wglądu na stałach. Zdjęcia z tej uroczystości miałem też okazję tam publicznie zabrać głos i panu prezydentowi podziękować za tak szybkie działanie. I również jeszcze raz podkreślam, że korzystne rozwiązania tej ustawy i to, że pan prezydent w taki sposób tego dokonał, no daje szansę, że do większej ilości osób dotrze informacja i ona spowoduje pozytywny odzew. Fundusz, oczywiście długo by na ten temat można było mówić i podnosi znaczenie sołtysa, ale jeszcze bardziej zebrania wiejskiego. Zebranie wiejskie to unikatowa instytucja w Europie, którą powinniśmy chronić, dbać o nią. Oczywiście sołectwo na tym zyskuje, ale najważniejsze to fundusz budzi aktywność i ta aktywność większa lub mniejsza no może mieć bardzo ważny, a niemal w niektórych miejscach zbawienny wpływ na przyszłość tych danych wsi, ale w perspektywie oczywiście nie jednego roku, tylko wielu lat.
Oczywiście można podawać przykłady wzorcowego wykorzystania funduszu i mówimy tutaj z naszego terenu na przykład sołectwo Krzykosy czy sołectwo Pomarzany, gdzie fundusz wynoszący 13 tysięcy w jednym roku wkładem własnym, aktywnością, wygranym grantem był pomnożony prawie 10-krotnie, bo wartość na przykład tego była 120 parę tysięcy. I teraz jak spojrzymy na przykład na ubiegły rok i decyzję 57% gmin w Polsce wprowadzających fundusz, to stanowiło 260 milionów złotych w tych budżetach gminnych. Ale nie wiemy, takich badań nie ma, ale jesteśmy pewni, że to można pomnożyć. Może o 70%, może o dwa razy, bo na pewno nie jest tak, że 10 razy, bo są przykłady, że fundusz tylko tyle, co wynosi, tyle by było zrealizowane, ale można to pomnożyć. I to suma jest znacznie, znacznie większa, może sięgająca miliarda, już teraz jeszcze przy starych rządach, starej ustawy. A jednocześnie przecież nie to jest najważniejsze, bo najważniejszy w funduszu nie jest te środki, które są używane, tylko kapitał społeczny, który się rodzi przy okazji. Ludzie zachęceni do pracy mogą myśleć wieloletnio, układać plany działania, szukać możliwości finansowych zupełnie poza funduszem. Znam przykłady z zakładania stowarzyszeń, żeby miały mieć osobowość prawną i występować o granty. Znam przykład takiego sołectwa, co nie ma już związku z funduszem sołeckim, ale fundusz pobudził do aktywności i wieś założyła spółkę wodną. I o dziwo, tam jest jedna z najwyższych składek w kraju osobowych. No to też wynika z tego, że ci ludzie uwierzyli, że mogą coś zrobić i są gotowi na to włożyć. Więc tu długo można było mówić, co daje ten fundusz, ale też założono pewne sztywności, raportniku, wcześniejsze propozycje, które też składałem i tak dalej. To wszystko się złożyło na nowe rozwiązanie. I żeby nie omawiać tego bardzo szczegółowo, bo tam jest kilkanaście zmian, to wspomnę o trzech, może czterech bardzo istotnych zmianach. Po pierwsze, jest znacznie zwiększony zwrot z budżetu państwa, bo fundusz się realizuje w ten sposób. Do końca marca rady gmin podejmują decyzję i muszą podjąć decyzję w postaci uchwały, albo na tak, albo na nie. Jeśli podejdą na tak, to do końca lipca wójt, burmistrz przekazuje przez sołtysa informację, ile ten fundusz wynosi. A z kolei mieszkańcy wsi do końca września uchwalają, co chcą realizować w roku następnym. W następnym roku realizują, a w trzecim roku gmina może wystąpić i występuje do budżetu państwa o refundację. Dzisiaj jeszcze obowiązuje stawka 10, 20, 30% w zależności od zamożności gminy, a będzie 20, 30, 40. Mylnie często się pisze, że jest wzrost o 10%. To nie jest wzrost o 10%, bo 10% dla gminy, która miała 10%, to oznaczało 11%. Ta gmina będzie miała 20%, to jest wzrost o 100%. Gmina, która miała 20%, będzie wynosiło 30%, czyli wzrost o 50%. I gmina, która miała 30, będzie miała 40, to jest wzrost o 33%, czyli znaczny, znaczny wzrost. I to jest jedna zmiana. Druga bardzo ważna zmiana to jest taka, że do dzisiaj można realizować działanie tylko we własnym sołectwie, tylko u siebie, nie można być poza granicą. Nowe rozwiązanie dopuszcza współpracę kilku wsi, dwóch, trzech, a nawet 10. Z tym, że podtrzymuje się oczywiście decyzję zebrania wiejskiego. Te wszystkie zebrania muszą się ze sobą zgodzić, mieć wspólny plan, podzielić go na jakieś elementy finansowania i tak dalej. Może to być wspólna ścieżka przebiegająca, może to być boisko, bo boisko jest tylko wykorzystywane przez kilka sołectw. Jest małe sołectwo, małe środki, duże, więc nie ma sensu budować drugiego boiska, więc mogą to zrobić wspólnie. Ale i świetlica może służyć, czy jakieś wspólne działania i tak dalej, więc dopuszcza się wspólne działania. I następna ważna zmiana to jest, dopuszcza się zmiany, czego nie było, były pewne spory interpretacyjne, ale tego nie było. Dopuszcza się zmiany w roku realizacji funduszu, w roku budżetowym. Od uchwalenia budżetu do 31 października wieś taką samą drogą, czyli przez zebranie wiejskie, może dokonać zmiany w realizacji funduszu. Tutaj wiele aspektów występuje, bo na przykład może się coś zdarzyć i dane działanie nie można zrealizować.
mogą się ceny zmienić, bo oni we wrześniu uchwalają, a realizują po roku, na przykład, czy w trakcie już następnego roku. Może się większym wkładem, aktywnością wieś wykazać i to mobilizuje do tego, żeby być zaangażowanym, większy wkład, zaoszczędzi się, to te pieniądze nie wracają do budżetu, mieszkańcy mówią, przepadają, no nie przepadają tak naprawdę, ale wracają do budżetu gminnego. No i teraz jak zostaje te 2, 3 czy 5 tysięcy, mogą wystąpić i również je złożyć w tym samym roku. Też bardzo taka ważna postulowana zmiana. Są też inne dotyczące zwiększenia funduszu, bo to było i jest nadal, Rada Gminy może uchwalić zwiększoną dawkę. Co to oznacza te dotychczasowe, to co już mówiłem, 57% gmin, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mówi 55%, jest tam taki mały współliczeniu, nieważne. To oznacza, że 1241 gmin w ubiegłym roku podjęło uchwałę o wprowadzeniu funduszu. To z kolei oznacza, że ponad 22 500 wsi realizuje w tym roku fundusz. To jest masowy, pierwszy partycypacyjny budżet. W ogóle pierwszy budżet, bo to nieprawda, że mój kolega Jacek Karnowski w Sopocie pierwszy budżet partycypacyjny w Polsce uchwalił. Masowy budżet partycypacyjny to są właśnie te fundusze sołeckie od 2009, a były gminy, i tego nie wiemy, gdzie był pierwszy, były gminy, które podobne rozwiązania stosowały same z siebie. To były pierwsze budżety partycypacyjne w Polsce. Ja myślę, że tak na marginesie, że to nasze działanie powoduje też pewne reakcje w mieście. Miasto potrzebuje też podobnych rozwiązań. Takich samych się pewnie nie da, ale podobnych potrzebuje. Widać to już wyraźnie, bo jest to takie duże zainteresowanie budżetami partycypacyjnymi z jednej strony. Ponad 40 miast chce realizować, ale widać też takich, których często wywołało uśmiech i różne komentarze, że na przykład miasto Jarocin osiedla, nazwę osiedl zamieniło na sołectwa. Wojewoda to zaskarżył, ale sąd NSA wydał wyrok, że mają prawo się nazwać sołectwami. Była dyskusja w Krakowie na ten temat. To jest pokłosie tej naszej ustawy. Oczywiście to nie chodzi o samą nazwę, tylko chodzi o chociażby ten wzór, który jest zastosowany, on ogranicza wysokość środków o 10, nie więcej jak 10 od kwoty bazowej, no, czyli na przykład jak Ursynów by o to wystąpił, nazwał się sołectwem Ursynów i by dostał 20 tysięcy złotych, gdzie ludzi jest 200 tysięcy, to by nawet nie zauważył, więc miasto potrzebuje innych rozwiązań. Obecne prawo dopuszcza też chociażby budżet partycypacyjny, z tym, że on jest no, taki trochę oddalony od mieszkańców, ma wielkie walory edukacyjne. Natomiast Fundusz Sołecki ze względu na specyfikę wsi daje tą możliwość, że ludzie nie tylko uchwalają, ale po prostu fizycznie w tym uczestniczą, obserwują, nawet z łopatą czy z czymś tam tym mogą brać udział. To jest właśnie wielka zaleta tej ustawy i tego funduszu. Więc mamy nową ustawę, liczymy, że będzie się zwiększała liczba gmin i warto tu powiedzieć, jak to wygląda w naszym powiecie. Więc ja to przekażę oczywiście. Powiem, że w tym roku już dwie gminy podjęły decyzję na tak. To jest gmina Koło i gmina Olszówka. I niestety dwie gminy podjęły decyzję na nie. To jest gmina Kościelec i gmina Przedecz. Pozostałe albo są na tak i będą podejmować takie decyzje, jak na przykład gmina Babiak i na 26 jestem zaproszony na tamtą sesję, lub się wahają, no tak jak do mnie dotarło, że Gorzów pozytywnie się waha, ale jeszcze uchwały nie podjął. Ja to pani redaktor to przekażę. Mogę pisać sobie. Ja bym się odbył dla pana, bo mam tylko już. Także też mam nadzieję, że w naszym powiecie się to zwiększy. Bardzo serdecznie bym do tego namawiał radnych. I z kolei dla mieszkańców wsi bym apelował, żeby ta realizacja była taka aktywna, czyli mnożenie środków, działanie aktywne, to na pewno wtedy zmobilizuje radnych do uchwalania funduszu. No, można też powiedzieć, że fundusz jest takim barometrem, jak jest sprawowana władza.
czy jest władza sprawowana, chęć sprawowania władzy razem z ludźmi, dochodzenie, bo to oczywiście w jakimś procencie niewielkim, nie? Przecież to nie obejmuje całego budżetu. Ale w tym niewielkim procencie chęć realizowania wspólnie z ludźmi, w dyskutowaniu, daniu im możliwości, żeby oni podjęli decyzję, czyli z ludźmi, czy dla ludzi, ale bez. Bo to takie cesarskie podejście do sprawowania władzy też jest, ja wiem wszystko najlepiej i tak dalej. Ale to nie jest tylko test na władzę gminną, to jest test też na mieszkańców wsi, na społeczeństwo obywatelskie. Na ile oni tego się domagają, ale też na ile uczestniczą w tym aktywnie. To jest tak, też na społeczeństwo obywatelskie, jakie mamy. Ja wczoraj miałem, niezależnie od tego podpisu, takie spotkanie w Zduńskiej Woli, Dzień Sołtysa był. Właśnie o tym nie wspomniałem. To tak przy okazji też proszę przekazać życzenia dla sołtysów powiatu kolskiego. No i tam mówiłem też nie tylko o Funduszu Sołeckim, ale również o samorządności i aktywności obywatelskiej na wsi. I w Polsce uważa się niestety dość powszechnie, że na wsi jest mała aktywność. I z czego to się bierze? Bierze się ze sposobu mierzenia tej aktywności, a narzędzie do mierzenia przyszło do nas z zachodniej Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest inne kulturowe wzorce i nieco inne zachowanie. I na przykład w tych badaniach nie uwzględnia się organizacji nieformalnych, które działają przy parafiach.